Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Age of Magic. I tym razem będzie troszkę śmiesznie, bo filmik, który nagrałem ze 2 czy 3 tygodnie temu na temat odblokowywania KG, jeszcze nie poszedł online z mojej perspektywy. Cały czas są jakieś fajne darmówki, cały czas coś się dzieje i to... Odcinek z Age of Magic to jest raczej coś w stylu zapychacza, co wrzucam w momencie, kiedy nic się nie dzieje, więc on jest odpychany w czasie, więc możliwe, że w ogóle nie poszedł, możliwe, że już poszedł. Jakieś zawirowania może będą. Tym razem jest postać, o której wspominałem na poprzednim nagraniu, czyli Guardian of the Wildwoods Event. I on się zwie... Kliknijmy sobie przez filtry, będzie szybciej, zanim ja go gdzieś tam na dole znajdę. To będą Wild Elfy. I to jest Cernuol, czy jakoś tak. Nie jestem pewny, jak to się powinno czytać. Co jest jeszcze ciekawe, jeżeli uda mi się to na szybko znaleźć, a uda mi się to na szybko znaleźć, bo nie oszukujmy się, to nie jest gdzieś jakoś super ukryte. Age of Magic i zapowiedzieli kolejną postać. Piękna Driada. Jeżeli mi się uda, to wkleję tutaj na początku, jak będzie kolejna postać wyglądała, przynajmniej z arta. Nie wiem, czy Driada to jest jej imię, czy to jest bardzo... Wygląda jak coś z Wood Elfów, ale Driady to nie są elfy. Z drugiej strony ta gra dość bardzo niekonsekwentnie traktuje te wszystkie mitologiczne motywy, więc nie wkręcajmy się. Jeżeli chodzi o tego gościa, którego dzisiaj próbujemy liznąć, zapewne nie uda nam się go całkiem odblokować, chyba że ten event będzie dużo prostszy niż się spodziewałem. To jest z dzikich elfów, Wild Elfów Tank. Została mu powierzona bardzo ważna misja, ochrona tych, którzy się bujają po lesie, okej. I wywiązuje się ze swojej roli świetnie. Jeżeli chodzi o grafikę, to jak on jest zrobiony jako model, podoba mi się strasznie te tekstury, tego futerka, coś z satyra pana ma w sobie, coś z Oberona. Elfa ja tutaj nie widzę, ale... Znaczy, podoba mi się w ogóle... Drobna dygresja, odejdziemy w stronę czegoś innego totalnie, o czym za bardzo mówić nie mogę, więc będę mówił ogólnikowo, ale jest taki fajny koncept magów w tym czymś, że magowie nie muszą, magowie, którzy byli ludźmi, powiedzmy sobie w tą stronę, nie muszą wyglądać jak ludzie, bo magowie mogą wyglądać tak jak chcą, nie w kwestii tego, że mogą się morfować w coś, nie wiem, animagus i tak dalej, tylko że mając dostęp do potężnej magii nie jest wielkim problemem modyfikacja własnego ciała, więc jeżeli ktoś chce mieć trzecie oko na czole, albo mieć rogi, które pozwalają mu, to znaczy są tak jak uszy, to rogi są zmysłem, który mają zmysł, który pozwala ten eter łapać, czy cokolwiek tam było, czy mieć zęby jak zwierzę, takie ostre, wysuwane jak wampiry w niektórych tych mitologiach, czy szpony wysuwane jak kot zamiast normalnych pazurów. No ogólnie wśród tych magów w tym uniwersum, nazwijmy to w ten sposób, modyfikacje takie dość ostre ciała i ten, należą do, technicznie do jednego gatunku, w ogóle siebie nie przypominają, dlatego że mają możliwość takich hardych operacji plastycznych, jeżeli tak to nazwijmy. Ma 4 skille, nie ma skilla lidera, to nie jest lider teamu. Wallop, okej. Zostawia tank klas Triggera, ten znaczek właśnie, który tu widzicie. Zostawia na przeciwniku... Nie, triggeruje. Nie zostawia, triggeruje. Okej, czyli odpala. Co my tutaj mamy? Wildwood Talisman, Hides All Allies, czyli wszyscy się robią niewidzialni, jeżeli są magami albo healerami. Na 2 tury, okej. Odnawia 10% maksymalnego życia dla wszystkich ukrytych Wild Elfów. I Keepers of Arad, to jest ta frakcja tych takich, bardziej leśnych, nazwijmy to, druidzi i tak dalej. Zwiększa własne demy o 20% na 2 tury, całkiem spoko, to pewnie się tam będzie wszystko zmieniało w zależności od levelu. Wildwood's Fury. 2 ataki pod rząd na 1 cel, ma 60% szansy, żeby sprowokować przeciwnika do atakowania tylko jego na 1 turę. Bardzo sytuacyjny tank z tego, co na razie widzę. Nie ma takiego klasycznego, że tauntuje i wszyscy na mnie, albo ukrywa wszystkich naokoło. Tu ukrywa tylko healerów i magów i jest szansa, że stauntuje na siebie tego, którego trafił. Takie dość... Nie wydaje mi się, żeby on był bardzo praktycznym tankiem poza drużynami, gdzie macie same Wild Elfy, bo składacie team z Wild Elfów, bo jest wam potrzebny na wojny klanowe czy cokolwiek, nie? Reduce damage dealt to allied Wild Elves and Keepers of Arad. Czyli on, jego sens jest brać tylko z dzikimi elfami i tymi strażnikami Aradu,
O 7% zmniejsza. Ten, zobaczmy w ogóle strażnicę Aratu, bo on nie jest wśród strażników Aratu, tak swoją drogą. Nie miał tego taga, nie ma tego taga. Ciekawe. Wyłączmy sobie Wild Elfy. Gdzieś tu było? Nie, nigdy. Zawsze zapominam, jak się wyłącza te, więc najszybciej będzie. Chyba stąd, z tego poziomu tu się gdzieś iksik klikało. Keepers of Arat. Ok, accept. Ha, jego tutaj nie ma, ale jest Lucky i jest Myridin, którego muszę w końcu zrobić. Drevart, jeżeli dobrze kojarzę, on jest całkiem niezłym tankiem, jeżeli nic nie pokręciłem. A tej trójki Catbat ma chyba rezurekcję. Jeżeli się nie mylę, co to jest? Restores, removes... Wydaje mi się, że on na jakimś skillu ma rezurekta. Bo widziałem tak jakby sytuacje, w których on rezał kogoś. On mi się zawsze myli, jak widzę miniaturę jego twarzy z Myridinem. Nie wiem, który to jest który, bo miniaturce wyglądają dość podobnie, więc jak idę, to czasem się dziwię. Jestem pewny, że będzie Myridin lewitujący na tych swoich głazach, a trafiam na Catbada, więc jest takie okej. Całej reszty w praktyce nie widziałem nigdzie za bardzo, ani na PvP, ani gdzieś na różnych innych misjach. Czasem się Sabertooth pojawi, rzadziej Softy. Tak czy siak nie wydaje mi się, żeby to były wybitnie mocne postacie. Z tych postaci, które tutaj są, to jest Lucky i Myridin. Wymiatają. W konkretnych teamach, w konkretnych oczywiście konfiguracjach, to nie jest tak, że to są postacie, wokół których się buduje team, ale jeżeli macie Azariel, no to oczywiście idziecie w Lucky'ego i tak dalej, to się składa do kupy. Jeżeli chodzi o Drevarda, wydaje mi się, że on jest całkiem okej, bo go widziałem w różnych sytuacjach, ale nie widuję go na PvP, więc on chyba nie jest tą taką mocną postacią, którą bierzecie na PvP, ale fajnie go mieć do innych drużyn, w tym wypadku no do tego całego Aratu, gdzie będzie niepotrzebny, bo ten nasz nowy Cernuol, czy jak on tam ma, będzie postacią, którą będziemy brali w tej sytuacji chyba. Na to wygląda. A może się okaże, że nie. Will-O-Wisp. Ostatnio złożyłem sukubuskę, w sumie z tego też mógłbym nagrać, ale to może next time zajmiemy się tym, co jest świeże. Dobra, lecimy. Nie wiem, ile uda mi się pyknąć poziomów. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś wybitnie dużo. Na początku wszystkie postacie dane z tego Aratu. Okej, okay. Na dwóch tanków. Madep, Myridin i Lucky. Madep, nie wiem, jak się to się czyta. Madep, Madep, Madep. Okej, okay. Kogo my tu chcemy na dzień dobry? Może spróbujmy... O, nie możemy na auto? A, w ogóle myślałem, że jestem... No, brawo ja. Co my tu mamy? To może enemies, to sobie zostawimy na później, jak się poukrywają za tankiem. Dobra, to takie coś. Forest Forbid provokes. Dobra, no to nam się tank odpalił. I ukryliśmy maga i healera. No dobrze. Będzie problem z przejściem za Azariel, bo ona niestety ma... Healuje się ten. Ale... Uda nam się może? Ale co mi to da, jak ja tanka na siebie ściągnąłem? Wow! Ma kontrę wtedy. To też jest fajne. Niestety ten dziabąk się zaraz... Właśnie się zastanawiałem, czy to są ule os, czy coś takiego. Ten się zaraz ukryje za nieśmiertelnością od Azariel, więc trzeba będzie zmienić cel. Means allied wild elves and keepers of Arat take less damage. Okej, czyli kiedy to jest aktywne, jeszcze nie możemy. To będzie raczej długa zabawa. Ale tak czy siak chcę odpalić zdolność od Azariel, żeby no na nim było ten. Ta nieśmiertelność odpalona, żeby wziąć kogoś innego, na przykład Seven Knives'a, czy jak się ten film, to jest chyba Seven Knives. Zaraz przetestujemy. Jest, jest, 8 tego, dobra. Jedziemy z tym dziadem. Najbardziej to ja bym chciał zdjąć Belarę, ale no niestety nie da się, kiedy inni żyją.
Mam wrażenie w ogóle, że tu jest Baltazar, a nie ten. Czy, a nie, jeszcze jedno trafienie, tak? To było ładne. Może zróbmy tak, że zdejmiemy to i drugim atakiem zdejmiemy go całkiem. Będziemy mieli to z głowy. Czy my chcemy gibać się z tą? Ona się będzie podleczać. Nie, to spróbujemy tak, tylko spróbujemy się nie leczyć, bo ona zyskuje życie w momencie, kiedy my się healujemy nawzajem. Haj to, okej. A nie, czyli jednak było jakieś leczenie. Nie doczytałem. Brakuje mi tutaj takiego hardego damage dealera. Nie ma szybszej akcji, nie mogę przyspieszyć walki, dlatego tak mam wrażenie, że strasznie topornie idzie, jakby w kisielu się tłukli. Do zrobienia dla kiślowej. No i dobra, tutaj to już automacik praktycznie. Jest tylko jeden ten? Tylko jeden, to możemy się wypstrykać, myślę, że jakieś kolejne będą gorsze. Całkiem słabo z unikami jej idzie, czyli całkiem dobrze nam z trafieniami idzie. Podoba mi się to, nie narzekam. Nie, to chciałem tutaj się jakoś. Fajne są te dźwięki. Mam wrażenie, że tak dobrali drużynę, że widać, że on jest gwiazdą tego teamu w chwili obecnej, bo to tak prawie jakby poza nim tylko Madep coś robiła, a cała reszta nie bardzo. Tylko 4 te są, żeby odblokować? Kogo możemy ze sobą zabrać? Ten team jest niezły team, jeżeli my weźmy healera i weźmy jeszcze jednego damage dealera i zobaczymy, co nam się tu uda zdziałać. Co prawda chciałem wziąć lisicę na tą misję pewnie mądrzej niż na następną, ale nie wygląda. No tak, no w sumie tak. Popakujmy wszystkich i bum. Nie zabij wszystkich. No dobra, to było zbyt proste. Było too easy. Dziwny roster teamu w ogóle. Nie wiem, czemu wziąłem drugiego healera, ale why not. Wymagani jacyś? Dobra, jest co brać. Już przez chwilę myślałem, że inny rodzaj jednostek będę miał do zabrania, co by zminimalizowało moje możliwości podczas walki, jakbym pierwszo-levelowymi dżabongami szedł. Dobra, kogo tu trzeba zneutralizować? Najpierw trzeba na tym striggerować zdolność specjalną tej. Tak. A teraz na całej reszcie. Jakby się teraz dało ją healować? Tak. No dobra, tak to my się możemy bawić. Poszła, wyszła, tak słabe jednostki są, że nie ma w sumie co się cieszyć, bo i tak nic zrobić nie mogą, ale sam fakt, że Azariel się pozbyliśmy i przestała nam bruździć, to jest sytuacja mega komfortowa. Dobra, traf go czymś, małpa jedna. I tu jest finał, czy tu jest coś, czy ja mogę puścić na auto, i zobaczę, co automat targetuje w takiej sytuacji. Zrobiłbym podobnie. Może bym Major ściągnął ciut wcześniej. I została nam jedna czy dwie jeszcze? Bo jedna. Jeżeli jedna, to może mi się nawet udać coś z tym do końca ugrać. To by było nie najgorsze. Mógłbym wziąć z High Elfów w sumie jednostki, które mają zdolność lidera, ale nie mogę ich wziąć na pozycję lidera, bo mamy Cernuola. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. To sprawia, że nie jestem w stanie wykorzystać tych swoich totalnie niezrobionych jednostek ze zdolnością lidera, ale też jest fajnie. Tego sobie odpalimy, a tutaj... nie mogę go, bo on ma autotanka na wszystkich. Dobra, dajmy naszym bosta i... Super. Nie wiem, po co się wystrykam ze zdolności na pierwszej fali, ale why not. Teraz jesteśmy
jesteśmy prawie gotowi na drugą falę, jeszcze jakby wszyscy mogli... O, 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 tu priorytet i jedziemy z panem. Nie znoszę tego Xarata, nie? Nie lubię nim grać i nie znoszę, jak ktoś ma go w teamie przeciwko mnie. Po prostu jest takie... Aaaa, hej. Jakbyśmy Abaddona mogli wyjąć, to było idealne. Abaddona na mnie żyć? Na telefonie da się kliknąć, kogo mają dalej atakować. A tu widzę, że... Chociaż nie, Abaddon może Sukubuskę. Może Sukuba zjemy. O nie! Lucky Reset. Czyżby? Czyżby mnie roznieśli zaraz? Czyżby Lucky nie mógł jej podnieść? Czy jego podnieść? Czyżby był na... No dobra, to może weźmiemy troszkę inny roster na drugie podejście. Dobra, tu się uśmiać. To tak, to tak. Gdzie jest tura Lakiego? Dwie tury jeszcze do ożywiania. No dobra, 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 dobra. Nie jest najgorzej, ale jesteśmy strasznie obici. Troszkę za bardzo się pospieszyłem. Ten ma to głupie przyzywanie jednostek. Chcemy się na początku pozbyć może tego dziada, bo on ma tą mocną obszarówkę, którą się leczy i ten. Puśćmy wszystkich z dymem, byleby mi Lakiego nie zdjęli. Dobra, 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 dobra. Okej. W sumie mogłem to drugie. Uśpić wszystkich. Nie, dobra, dobra, dobra. Już myślałem, że coś nie pykło tam. Heal na... O, dobra. No, było bliżej niż bym chciał, ale nie było jakoś wybitnie źle. Może tego pana. I... O, jakbyśmy mogli... Które było to z tamtem? Czy to było z tamtem? Co nam może... Robimy, bo powinniśmy się pozbyć tego gościa, zanim on się odpali, ale na szczęście się nie zdarzy odpalić. Nie było tak źle. Powiem wam, że jeżeli macie zrobionych trochę jednostek tak z doskoku, rok zrobiony z eventu, Tsunę to większość osób nie będzie miało. To ja mam zboczenie, bo ona ma lisi ogon, więc Tsunę musiałem łapać. Połapiemy New Heroa. New Hero! I od razu sobie spróbujmy tak. Go to Hero. Może, no oczywiście oferta, nie zamknijmy ofertę. A ile chcieli? 60 zł, prawie 55 z hakiem. Zaraz go spróbujemy zrobić na 30 level i na 3 też, by było 3-3-3. To tyle w sumie. Ja wam dziękuję. Jak widzieliście, ten event był mega prosty. I teraz to, co mnie ciekawi, to czy on doskoczył, podobnie jak inne postacie, do marketu, do sklepu, że gdzieś... Tam się chyba psy rozszczekały. Bo jak odblokujecie na przykład Sukubuskę odblokujecie albo Tsunę odblokujecie, to później brakujące szardy trzeba sobie dokupić, jeżeli dobrze pamiętam, bo Tsunę tak dawno temu złożyłem, że już nie pamiętam. I się zastanawiam, czy tak samo jest z tym Karneolem, Sarneolem, czy jak on się tam czyta, że on tu zostanie wrzucony, tylko pojawi mi się na przykład z następną rotacją. Czy to też jest na przykład event powracający, że za tam, nie wiem, parę miesięcy powróci ten event i znowu będę mógł złapać tyle samo shardów w tej postaci i tam, nie wiem, po pół roku farmy będę mógł sobie go wymaksować na 7 gwiazdek i będzie fajnie i wszyscy będą zadowoleni, gdzie on gdzieś to powinien być. Gdzie on jest? Momencik, filtry. Ślepota mi się wkradła. Wild Elfy, jej! A, no. Tak, taki. To ja wam dziękuję za uwagę, pod napisem go złożę i hej! W sumie też nie było jakoś wybitnie dużo fabuły w tym odblokowaniu tego gościa. Interesting. Złapię to. A, i tak go będziemy musieli zaraz na ten 30 level wynieść, bo nie będę mógł składać za chwilę, będzie zablokowane o level. Tak, i tu dajcie mi 30. Idealnie. I tak. Zakładaj. Będzie trzy. Chyba. Może mi się skończy jakieś surowce na ostatniej prostej. To było słabe, ale nie, tych surowców to powinien mieć od groma. W okolicy 3-4 zazwyczaj jest coś, czego mi po prostu dziwnie głupio brakuje i
tak poza tym. A to co wymaga? Equipment level 5. A nie, nie, nie damy rady. To załóżmy co mamy na niego i zostawimy go w takiej sytuacji bez jednego skilla, bo nie będę specjalnie dla niego farmił, bo to nie jest postać, która mi jest do czegokolwiek teraz potrzebna. Więc nie będę go za bardzo podkręcał do momentu, aż nie pokończę, wiecie, barbarzyńców, undeadów mam w miarę jako takich, tylko tego extrawera muszę skończyć, całego jednego. Nawet tych złożę sobie po drodze koboldów gdzieś. Koboldy to jest taka druga frakcja, jak wyklepię wszystko, co da się wyklepać na demonach teraz, bo demony konkretnie składam, to wtedy przeskakuję, dobijam szardy, energię na szardach do koboldów, a potem jak skończę demony, to wszystko jeszcze na barbarzyńców i wciąż koboldy będą tą frakcją, do której będę doskakiwał, żeby dobijać, żeby nie mieszać, bo się zgubię. Ale no, jest całkiem nieźle, wam powiem. Jest fajnie, gierka mnie chilluje okrutnie, co jest jej ogromnym plusem. To ja wam dziękuję i tym razem do zobaczenia na jakimś kolejnym odcinku, gdzie może będziemy coś tam odblokowali. Właśnie teraz trwa, z waszej perspektywy może już się skończył dawno, patrząc po tym, jak mi idzie wrzucanie odcinków. Kolejny event, w którym się nie da dokupić pasa, o dziwo, ale da się połapać te rzeczy. Ostatnio nawet się skusiłem tutaj na ten, odblokowałem sobie skiny, to może jeszcze pokażę ten. Mam Lakiego na tym skinie, który był z ostatniego eventu. Mógłbym na Roka założyć, bo mam ten Spring Set. Ale on mi się, szczerze powiedziawszy, nie podoba. Ten Yangtze mi się podoba znacznie bardziej. Ten jest brzydki, moim zdaniem. Ten, z tego korzystam dlatego, że no... jest prawie tak fajnie jak oryginalny. Oryginalny mi się najbardziej podoba, no ale trzymajmy się tego, skoro już złapałem, no to niech będzie na skinie. Coś jeszcze ze skinami było? Kage, dla Kage złapałem też skina. Ogólnie jak spojrzałem na to mi się nie podobało, dopiero potem zauważyłem, że ma ten hełm króliczka, to znaczy maskę króliczka na głowie i to mi się podoba. Tak jak mi się ten z Horrorwind nie podoba, ja wiem co oni chcieli zrobić, ale nie mój klimat. Ten oryginalny mi się nie podoba, to ten jest też taki nech, ale w sumie te kolory nie są źle dobrane. Jest fajnie, potem ten króliczek przyłożony jest taki, okej, dobra, biorę. Nigdy więcej nie muszę myśleć o tej postaci, o skinach dla niej. Jestem na tak. Jeszcze chyba jedna postać. Muad'Dib. Gdzieś tu ona powinna być wyżej, bo ja ją troszkę zacząłem nawet podskładać. Wydaje mi się, że już niżej. Gdzie ona jest? Albo może jej nie jest? Tak jakby bardzo mi znikają sprzed oczu te postacie. Dobra, lecimy od góry, po kolei. Gdzie ona jest? Gdzie ona się ukryła? Tu jest kubuska, tu jest ten, tu jest to. No już powinniśmy ją byli znaleźć chyba. A nie, bo ja mam ją nieodblokowaną. Okej, brawo ja. Ale mam... nie odblokowałem jeszcze, wydawało mi się, że mam już ją podkręconą. No na pewno. Mam dla niej ten wiosenny, ten, który mi się okrutnie nie podoba. To znaczy na ramienniki wyglądają na tym fajnie, bo to jest rekolor tego standardowego, nie? Ten standardowy jest fajny, mroczny, a to zielone na plecach wygląda okropnie. Jestem totalnie na nie. Ten z Halloween wyglądał w miarę śmiechowo, że wilkołaczyca. Ten z chińskiego Nowego Roku jest kozacki. No a ten zimowy, ludzie w nim biegają i się nie podoba. Nie? Tak samo jak ten zimowy jest na... Myrydinie, jeżeli nie pokręciłem, i ludzie w nim latają, a on mi się tak nie podoba, że w sumie nawet jakbym go miał, to bym pozostał przy basicu, że im dłużej na niego patrzę, tym bardziej nie. Tyle.